Jo, siemaneczko. Dzisiaj nagrywamy następny odcinek. Znaczy nagrywam następny odcinek z terrorystyki. I dzisiaj mamy moje patyczaki. Rogate. I powiem parę słów o nich. Patrzcie. O. Więc o czym pierwszy jakiś nie ma. Już widać. Chodzą. Ale widać, mam malutkie jeszcze. No, widzisz? Jak one wyglądają? Czekaj, wiem, że się. Kurde. No, wszedł ten na telefon. No, co za. No. Dobra, chodź tam, mnie kurde denerwujesz. I ten. I. Tak. Dobra, wiem, na czym się zatrzymałem. Mam patyczaki rogate. One tak dorastają no, od 8 do 10 cm. Ja tu widać mam maleńkie jeszcze. Więc może trochę o odżywianiu. Żywią się liściami. Dzikie róże, jarzyny, maliny, takie te podobne. Widać tutaj zeżarły kawałek. No, dobra. Terrarium powinno być jak najwyższe, ponieważ one bardzo lubią się wspinać po patykach, skąd ich nazwa. Patyczaki. Mam tu jeszcze jednego, ale go chyba tutaj nie zauważymy. Tego zielonego, a tam jest, ale tam kawałek łapki nie widać. Tak. Marzyłem się takimi. Wilgotność powinna być duża, ale też taka, żeby nie zgniło po prostu. Ja się w tam wszystko, a tu nie wiem, dałem mech i tamten właśnie ten zielony. Lubi się chować w tym. Więc czekajcie. Ja tu wezmę po mój psikacz. Użyj tu trochę. Pryskam. Tak, ostro się nie łapie. Kurde, nie może mnie ostrzec w ogóle. No, myślę, że widać. Dobra. Co? Bardzo łatwe dla początkujących. Jak tam zapomnimy o nich zraszać, to tam nic się nie stanie. No, chyba, że jak na dłużej, to wtedy wiecie, może coś się już stać. Ale tak to na parę dni. I tak. Nie wiem co jeszcze. Dół możemy wysypać torfem albo jakąś ziemią. Dać oczywiście patyki. No i kurde. Kawałek liścia. Koreczek albo jakieś pomidorko. No to wszystko, co inne potrzebują. I tak, o, o rodzeniu, to one mogą się w ogóle same zapłodnić, nie muszą mieć partnera. I tak codziennie to nawet może być jedno, dwie, pięć jajek. Więc, sorry, po trochę chory jestem. I no to byłoby wszystko. Ja nagrywam oczywiście filmy w piątki. Zawsze mówię oczywiście. Nagrywam filmy w piątki. Więc jak nie ma jakiś poniedziałek albo coś, to się to nie przejmuję, bo ja zawsze w piątki nagrywam. Następny to będzie jak właśnie zaaranżować takie terrarium dla patyczaka. Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i nara.